Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał związany z gruntownym remontem centrum Warszawy. Po materiałach o zielonym placu centralnym oraz renowacji ulicy Chmielnej, dzisiaj materiał na temat planów zasypania tunelu dla kierowców vis-a-vis Pałacu Kultury i Nauki. Miasto Stołeczne Warszawa wytyczyło plan realizacji wielkiej modernizacji centrum Warszawy. Obecnie na tym obszarze stolicy występuje ogromna betonoza, jednak w niedalekiej przyszłości ma się to gruntownie zmienić. Więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu tvnwarszawa.pl pod tytułem Zasypią tunel dla kierowców, wytyczą przejścia dla pieszych w centrum. Autorstwa pana Piotra Bakalarskiego. Centrum Warszawy będzie zupełnie odmienione, a wpływ na to będzie miało wiele różnorakich prac. Wspomniany już plac centralny, remont ulicy Chmielnej czy budowa nowych wieżowców. W ostatnim czasie głośno też jest o remoncie pierwszej linii średnicowej, która przebiega pod centrum stolicy. Jednak dzisiaj przyjrzymy się tunelowi dla kierowców, który ma zostać zlikwidowany. Niedługo ma zostać też oddany most pieszo-rowerowy, który połączy Śródmieście z Pragą. Jak czytamy w lidzie artykułu na portalu tvnwarszawa.pl, ratusz zabiera się za remont dużego kwartału ulic w ścisłym centrum Warszawy. Ogłoszono właśnie przetarg na przebudowę i zazielenienie Złotej i ulicy Zgody wraz z przyległymi terenami. Kierowcy stracą tunel pod ulicą Marszałkowską. Piesi zyskają dwa naziemne przejścia. Kończy się budowa kładki nad Wisłą, ale oddala się przebudowa ulicy Okrzei na przedłużeniu przeprawy. Jak poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, realizujemy największy projekt przebudowy Śródmieścia w powojennej historii miasta. To nasze oczko w głowie. Jak dodał, niektóre prace są już zrealizowane. Część jest w toku, a inne, jak rejon ulicy Zgody i ulicy Złotej, którym głównie poświęcono spotkanie, są jeszcze w planach. Warszawa zmierza do wyprowadzenia ruchu samochodowego z centrum i stawia na tereny zielone i komunikację miejską. Jak czytamy na portalu tvnwarszawa.pl, prezydent Warszawy podtrzymał, że tunel Złotej pod ulicą Marszałkowską zostanie zasypany. Mówił, że inwestycje komplikuje nieco stacja transformatorowa, która jest w tunelu. Jej przeniesienie to kilka miesięcy pracy. Przekazał, w związku z likwidacją tunelu, mniej więcej w tym samym miejscu powstanie zawrotka dla kierowców jadących w kierunku Ronda Dmowskiego. Także tutaj zostanie wytyczona nowa zebra, a następna będzie na wysokości ulicy Sienkiewicza. W Zarządzie Dróg Miejskich dowiadujemy się, że bez zmian pozostanie przejście podziemne, które jest skomunikowane ze stacją metra Centrum. Trzaskowski uspokajał, że przejście nie sparaliżuje ruchu, tak jak nie zrobiły tego nowe pasy w rejonie Ronda Dmowskiego. Korzystają z nich codziennie tysiące osób. Jak dalej czytamy w źródle. W środę prezydent poinformował o rozpoczęciu przetargu na wykonawcę. De facto chodzi o przebudowę całego kwartału ograniczonego Marszałkowską, Sienkiewicza, ulicą Jasną i Złotą. To obszar 2,5 hektara. Prace będą etapowane i potrwają 2 lata. W ostatnim czasie Warszawa zmierza w kierunku wyprowadzenia samochodów z centrum miasta. Jednym się to podoba, drugim nie. Lecz fakty są takie, że coraz więcej działań prowadzonych jest w takim kierunku. Według mnie między innymi temu służyć ma zasypanie tunelu dla samochodów na ulicy Złotej. Tutaj można również przytoczyć plany zakazu wjazdu starszych aut do centrum stolicy. Plany są dość kontrowersyjne z powodu tego, że nowe samochody bez ograniczeń będą mogły wjeżdżać do centrum w sytuacji, gdy niekiedy spalają znacznie więcej niż na przykład starsze, ale dużo mniejsze samochody. Jestem ciekawy Waszej opinii, co sądzicie na ten temat. Proszę o podzielenie się swoim zdaniem w komentarzu. Zachęcam również do obejrzenia pozostałych filmów na kanale, m.in. o planowanej drugiej linii średnicowej. Linki umieszczę w opisie. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały.
Pozdrawiam i do usłyszenia.